Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Szczególnie gorąco witam osoby urodzone 17 czerwca. Bardzo serdecznie Was witam, dlatego że przygotowałam dla Was szybką wróżbę urodzinową. Oczywiście stali bywalcy wiedzą, że bierzemy pod uwagę tylko Wasz dzień i miesiąc urodzenia, czyli właśnie 17 czerwca. Natomiast nie interesuje nas rok urodzenia, to ile macie lat. Liczy się tylko dzień i miesiąc. Także wszystkie osoby urodzone 17 czerwca teraz mogą zamienić się w słuch, dlatego że będzie taka rada, wskazówka dla Was. Kochani, piątka kielichów. Ta karta zazwyczaj nie jest mile widziana z tego względu, że ona oznacza po prostu jakąś stratę albo straty. Coś miało nas cieszyć, coś miało zaprocentować, coś miało przynosić satysfakcję. Tymczasem te nasze marzenia spotkały się z taką twardą rzeczywistością. No tutaj nie trzeba jakby wytężać wzroku, żeby zauważyć, że jest smutna postać na takiej skale. Patrzy w wodę, gdzie po prostu odpływają te kielichy rozbite. Woda, która znajdowała się w tych kielichach, tak naprawdę się przelała. Te kielichy są już nie do odratowania, czyli coś po prostu zostało utracone, coś przyniosło nam rozczarowanie. Zazwyczaj na piątce kielichów w innych taliach, takich bardziej tradycyjnych, przedstawione jest to w ten sposób, że tylko trzy kielichy są rozbite, natomiast dwa są pełne, tylko człowiek po prostu ich nie dostrzega. I te dwa pełne kielichy mają symbolizować takie okoliczności, szanse, które mogą nam przejść koło nosa, jeżeli ich nie dostrzeżemy. W piątce kielichów można powiedzieć, że tracimy grunt pod nogami, tracimy też taką radość życia, tracimy chęci do tego, żeby pracować, żeby się starać, no bo mamy takie przekonanie, że i tak nam nie wyjdzie. Możemy mieć z tego powodu wyrzuty sumienia, możemy z tego powodu cierpieć, możemy czuć się rozczarowani, smutni, możemy mieć jakieś nieprzyjemne myśli, no po prostu coś poszło nie tak i trudno tutaj cieszyć się z takiej sytuacji, skoro po prostu jest to jakaś nasza życiowa porażka. Trudno nam jest czasami pewne rzeczy zaakceptować, że dlaczego nam się to przydarzyło. Czasami czynimy nawet wyrzuty, dlaczego to spotkało właśnie mnie, czyli nie dostrzegamy dla siebie takich perspektyw na przyszłość. Skupiamy się za bardzo na tym, co było, co powoduje nasze rozżalenie, smutek, właśnie wszystkie takie destrukcyjne uczucia i projektujemy sobie na przyszłość. Nie chcemy podejmować żadnych nowych działań, dlatego że przewidujemy, że one też zakończą się niepowodzeniem. Skoro raz nam nie wyszło, to po prostu stwierdzamy, że może nie warto w ogóle brać się za cokolwiek, dlatego że i tak to nie ma racji bytu. Także ta piątka kielichów może Was pokazywać troszeczkę jako takie osoby gdzieś tam kurczowo trzymające się przeszłości, przeszłych spraw, które już dawno powinny zostać zakończone. Takie rozpamiętywanie tych spraw, moi drodzy. I to nie jest dobre, dlatego że i tak już nie uda się pewnych rzeczy naprawić. I tak nie uda się do pewnych sytuacji wrócić. No mówi się, że nic dwa razy się nie zdarza. Mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, że niewykorzystane okazje się mszczą, że czasami po prostu mamy jedną szansę, jeżeli jej nie wykorzystamy, to ona już nie wraca. Ale moi drodzy, w świecie jest tak wszystko urządzone, że musi być równowaga, czyli w miejsce tego, co odchodzi, co nam się nie udaje, gdzie nam się powinie noga, zawsze pojawia się dla nas jakaś alternatywa i zazwyczaj to jest coś lepszego dla nas, tylko my po prostu tego nie zauważamy, nie potrafimy na nasze porażki życiowe patrzeć po prostu jako na pewną lekcję, którą musieliśmy przejść po to, aby osiągnąć coś lepszego, aby stać się osobami bardziej dojrzałymi, bardziej świadomymi, też mądrzejszymi właśnie o takie doświadczenia. I dla Was przede wszystkim taka rada wynikająca z piątki kielichów, aby zrobić rozliczenie z przeszłością, czyli zapomnieć już o tym, co było, o tych porażkach, o tych jakichś takich niepowetowanych stratach, żyć teraźniejszością i wybiegać myślami w przyszłość, czyli po prostu planować coś nowego, szukać dla siebie nowych możliwości. Moi drodzy, jeżeli chodzi o uczucia, o związki, no mogliście tutaj zostać porzuceni. Albo doszło w Waszym związku do takiego bolesnego dla Was rozstania, z którym być może do dzisiaj nie jesteście w stanie się pogodzić i to Was blokuje w możliwości poznania kogoś zupełnie nowego. Może też być tak, że jesteście w jakimś związku, ale ten związek jest bardzo skomplikowany, taki obciążający. Gdzieś po prostu nie czujecie się tutaj dobrze i stabilnie. Być może nie macie rozeznania we własnych uczuciach, albo w
uczuciach partnera. Być może nie potraficie tak naprawdę się odnaleźć w tym związku. No mogą to być też wszelkiego rodzaju porażki uczuciowe, jakieś rozpamiętywanie właśnie przeszłości. Dla niektórych bardzo taki dotkliwy ból po stracie bliskiej osoby. Być może nawet ta osoba odeszła fizycznie i dlatego trudno po prostu tutaj pogodzić się z taką sytuacją i zapomnieć. Tak samo w pracy i w finansach, czyli moi drodzy, no rozpamiętywanie przeszłych porażek. Nie ma, kochani, człowieka, który by nie przeżył jakiejkolwiek porażki w swoim życiu. To jest zupełnie naturalne i też uczymy się na naszych błędach, więc nikt od razu nie urodził się alfą i omegą. I tutaj możecie mieć rzeczywiście takie tendencje do tego, aby nadmiernie czepiać się tej przeszłości, skupiać się właśnie na swoich niepowodzeniach, nie dostrzegając swoich talentów, swoich możliwości. Mogą się pojawić u Was zmiany w miejscu pracy. Mogą się pojawić jakieś interesy, które po prostu nie pójdą po Waszej myśli. Możecie popełniać błędy. Możecie tutaj mieć taki chaos również, nieuporządkowanie na gruncie zawodowym. No coś po prostu nie idzie po Waszej myśli. Interesy słabo stoją. Transakcje, które byście ewentualnie przedsiębrali, tutaj też nie za dobrze Wam pójdą. No i to może być właśnie przyczyną takiego złego nastroju. W zdrowiu, moi drodzy, bóle głowy. Jakieś, jeżeli chodzi o kobiety, dotkliwe menstruacje. Tutaj uważajcie na depresję, na układ nerwowy, na takie właśnie negatywne, obciążające myślenie. Bo z tego nic dobrego nie wynika i zawsze trzeba z takich sytuacji po prostu uciekać, starać się te swoje myśli równoważyć, starać się myśleć o czymś pozytywnym. Można na przykład pomedytować, posłuchać jakiejś swojej ulubionej muzyki, takiej, która powoduje, że jesteśmy radośniejsi. W piątce kielichów trzeba też uważać na wrzody żołądka, na wszelkiego rodzaju torbiele, tętniaki. Jeżeli coś Wam dolega, no to badać się pod tym kątem, dlatego że tutaj mogą być różnego rodzaju właśnie takie krwawienia wewnętrzne, pęknięcia tych różnych zmian i tak dalej. Dlatego po prostu warto na siebie uważać. Oczywiście ja mówię teraz ogólnie o wszystkim tym, co oznacza ta karta, co może oznaczać ta karta. I to wcale nie jest równoznaczne z tym, że u Was to wszystko będzie miało zastosowanie. Mam nadzieję jednak, że wyciągniecie wnioski, że te informacje tutaj przekazane okażą się dla Was pomocne. Ja wszystkim osobom urodzonym 17 czerwca składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, miłości w Waszym życiu, pieniędzy, wszystkiego tego, czego sami sobie życzycie, aby po prostu wszystko zmierzało ku dobremu, ku Waszemu najwyższemu dobru. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.